Państwa, jesteśmy na Państwa koncercie, a zarazem uroczystym wernisażu i nie mogę nie zapytać, co to jest za miejsce, a przede wszystkim, co to jest za wernisaż? Ile prac tutaj prezentujecie? To jest bardzo ciekawe miejsce, Six Seasons Distillery, niesamowite, pyszne jedzenie, fajna atmosfera i właśnie tutaj niesamowita kobieta Patrycja, kuratorka, robi różne wystawy i teraz dzisiaj mamy prezentowane nasze dzieła, 6 moich, 6 Wiktora, które mają swój styl osobny, ale są kolorowe i mają jakiś tam wspólny też wzajemnik. Nie mogę tutaj nie zapytać, zadam właśnie pytanie do Wiktora, w jaki sposób doszło do wspólnego realizowania, czyli do zrealizowania właśnie tego pomysłu, właśnie tego projektu, bo nie ma co ukrywać jednak, 6 Twoich obrazów, 6 tutaj Wiktora, a my Ciebie wszyscy znamy jako piosenkarkę głównie, a tutaj nagle wielkie zaskoczenie, że malujesz. Może ja tego nie wiedziałam, że jednak Ty może od zawsze malowałaś, ale jednak, tak jak na przykład ostatnio Ewa Minga też zaczęła malować i tak samo na przykład Ty malujesz, więc... Przypominam pytanie, skąd właśnie zrodził się ten pomysł, aby wspólnie zrealizować dany projekt, aby zorganizować daną wystawę oraz wspólny koncert. So where did the idea come from for us to have an exhibition? People know me mostly from singing. They don't know me as a painter. Where did this idea come from to do an exhibition, a combined exhibition? Well, we do... And a combined concert. We do most things together, and I've been painting for a long time, but Mika... Robimy wszystko razem, jesteśmy parą. But Mika started painting during COVID. Zaczęła malować Mika w trakcie COVID-a. And I was blown away. It's amazing. On wcześniej zaczął malować i bardzo był zaimponowany moim malarstwem. So we do everything else together. So wszystko we might robimy as well razem. Muzykę tworzymy, koncertujemy i to było bardzo naturalne, żebyśmy zrobili właśnie wspólny wernisaż. I to chyba was jako parę w tym przypadku podejrzewam właśnie ten świat artystyczny chyba najbardziej tutaj łączy, oczywiście oprócz miłości. A powiedz, jakie macie plany zawodowe na najbliższy okres? Za chwilę oczywiście przejdziemy do waszego koncertu, natomiast co planujecie dalej? Do kiedy dana wystawa potrwa i czy ewentualnie dana wystawa będzie zorganizowana w innych miejscach, aby inne osoby również w innych miejscach mieli okazję podziwiać te obrazy? Tak, koniecznie. Te obrazy będą tutaj przez co najmniej miesiąc. To można sobie przyjść i obejrzeć i sobie zobaczyć. I też planujemy nasze projekty muzyczne. Ja pracuję nad moją solową płytą, która będzie okazana w przyszłym roku. Wiktor też ma swoje projekty, mamy wspólne i też osobne i oczywiście wystawy będą w całej Polsce, powoli będziemy szykować właśnie następne wystawy. Nie mogę Cię nie zapytać, bo oczywiście w tym przypadku media są ciekawe, co na to Twoja mama, jeżeli chodzi o malowanie obrazów. Zazdrosna jest i też by chciała. Nie no, bardzo mnie podziwia, bardzo jest ze mnie dumna, bardzo jest, she's my cheerleader, tak jakby się można powiedzieć, że bardzo mi kibicuje i bardzo się cieszy, że odkryłam taki talent nowy we mnie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy koncert, powiedzcie, jakie utwory wykonacie? To będzie z naszej poprzedniej płyty coverowej i też nasze oryginalne materiały, utwory. To będzie taka mieszanka, trochę pop, trochę jazz, trochę rocku nawet. Taka mieszanka bardzo dobrze wymieszana. A czy w waszym przypadku muzyka i sztuka, czyli malarstwo, czy łączą się ze sobą? Na przykład kiedy ty malujesz obrazy i tak samo twój partner, jak również maluje obrazy, czy w tym czasie ta muzyka u was tam w tle, nie wiem, nie gra, albo na przykład z jednej strony tutaj, nie wiem, tworzycie, komponujecie swoje utwory, albo nie wiem, tworzycie teksty, z jednej czasie malujecie. Jak to jest u was na co dzień naprawdę? Włączamy muzykę, słuchamy muzykę, jak tworzymy, to bardzo nas inspiruje. Do you listen to music when you paint, and how does one interact with the other? Yeah, the music and art are just two different art forms. It's a different way of expressing yourself. To jest inny sposób, żeby się wyrażać i bardzo jedna dobrze komplementuje tak jakby drugą. Bardzo dobrze współgrają ze sobą muzyka i malarstwo. Four important things in life. I są 4 bardzo ważne rzeczy w życiu. Life, życie, miłość, seks and sausages. I kiełbasy. Zawsze musiał... A dlaczego kiełbasy? Dlaczego kiełbasy? Not at the same time. Nie w tym samym czasie, Jezu Boże. Dlaczego kiełbasy? He's asking why sausages. I just like the shape. Fajne są kształty kiełbasy. Zawsze Wiktor musiał dodać swoim poczuciem, śmiesznym poczuciem humoru coś takiego właśnie. I proszę tylko jeszcze naszych widzów wszystkich zaprosić do odwiedzania danej wystawy i przypomnij naszym widzom, pod jakim adresem i do kiedy dana wystawa potrwa i pod jaką nazwą oczywiście dane wydarzenie się odbywa, ponieważ nie ukrywam, umknęło, no właśnie nie znam nazwy danego wydarzenia, chyba że nie ma nazwy. Ma nazwy, nazywa się Living Colour. Miejsce jest Six Seasons Distillery na Suwak 3 i będą obrazy dostępne do obejrzenia i kupienia oczywiście przez miesiąc. Czyli do końca października, jak rozumiem. Tak, dokładnie tak. Zapraszamy wszystkich. I tutaj będą właśnie niedługo robić swój gin. Nie wiem jak się mówi. Dystylacja. Dystylacja. Produkcja gina. Produkcja gina, co będzie bardzo ciekawe, będzie można obejrzeć i zobaczyć, jak tutaj się robi gin.